Wydawnictwo Nowa Energia z Raciborza zorganizowało przy współpracy z partnerem firmą Enea Wytwarzanie SA drugą konferencję techniczną Realizacja bloków na parametry nadkrytyczne. Spotkanie odbyło się w dniach 19-21 listopada 2014 roku. Pierwszy dzień konferencji miał miejsce w hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie. Partnerem głównym została firma Mitsubishi Hitachi Power Europe GmbH. Rolę partnera objął również Urząd Dozoru Technicznego. Central Europe Energy Partners został natomiast patronem medialnym konferencji. Konferencję rozpoczął panel dyskusyjny moderowany przez profesora Wojciecha Nowaka z Akademii Górniczo-Hutniczej. Głos w debacie zabrali, według alfabetu, Piotr Andrusiewicz, wiceprezes Zarządu do Spraw Technicznych z Enea Wytwarzanie SA. Mieczysław Borowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego. Profesor Tadeusz Chmielniak z Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. Jacek Janas, wiceprezes Zarządu, dyrektor do spraw produkcji w Tauron Wytwarzanie SA. Profesor Janusz Lewandowski z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Doktor inżynier Tadeusz Soroka, dyrektor Biura Projektów Strategicznych w Kompanii Węglowej SA. Kluczowym celem konferencji było przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie realizacji, budowy i eksploatacji bloków na parametry nadkrytyczne. Referat wprowadzający związany z odbudową mocy ACCS wygłosił profesor Wojciech Nowak, dyrektor Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Włączanie nowych bloków energetycznych do KSE, a bezpieczeństwo energetyczne Polski omówił Adam Oleksy, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Systemu z Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Referat na temat bloków na parametry nadkrytyczne i ultranadkrytyczne oraz warunków techniczno-ekologicznych wprowadzenia ich na rynek zaprezentował profesor Tadeusz Chmielniak z Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. Jacek Janas, wiceprezes Zarządu, dyrektor do spraw produkcji w Tauron Wytwarzanie SA, przedstawił doświadczenia eksploatacyjne prowadzenia bloku 460 MW w elektrowni Łagisza. W trakcie konferencji zaprezentowana została również budowa nowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MW elektrycznych w elektrowni Jaworzno 3 oraz założenia projektu elektrowni Czeczot. W trakcie spotkania przedstawiono także założenia techniczne i trendy przy budowie nowych bloków na parametry nadkrytyczne. Nie zabrakło również tematów związanych z rynkiem zdolności wytwórczych, możliwościami rewitalizacji i modernizacji istniejących jednostek węglowych oraz praktycznymi zastosowaniami różnych technologii w energetyce. Drugi dzień konferencji odbył się na terenie elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych. Marek Różycki, zastępca dyrektora do spraw budowy bloku Enea Wytwarzanie SA, omówił etapy budowy nowego bloku 1075 MW w Kozienicach. Natomiast Mariusz Różacki, dyrektor wykonawczy w Polsce firmy Mitsubishi Hitachi Power Europe GmbH, główny wykonawca bloku w Kozienicach, zaprezentował firmę jako nową organizację w Europie oraz omówił postępy budowy bloków elektrowni Kozienice. Efekty ponad 40-letnich badań nad wpływem elektrowni Kozienice na otaczające je lasy w ostatnim referacie pod tytułem Lasy i energetyka – układ symbiozy przedstawiła dr Małgorzata Falencka-Jabłońska z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym. Część merytoryczną konferencji zakończyła wycieczka techniczna, podczas której uczestnicy konferencji mogli zobaczyć plac budowy bloku 1075 MW oraz pozostałą część elektrowni Kozienice.